Cześć kochani, Adazja Cukrzyk. Bardzo mi miło powitać Was w moim imprezowym poradniku. Imprezowy, bo zbliża się Sylwester i chociaż w tym roku ten Sylwester może być nieco inny, podejrzewam, że nawet będzie bardzo inny dla niektórych z Was, to mam nadzieję, że będziecie w stanie spędzić go miło, spędzić go fajnie. No jeśli nie można szaleć na parkiecie, no to trudno, ale kiedyś będzie można i ten poradnik się Wam przyda, a jeśli nie, to odkopiecie go za 6 miesięcy i będziecie korzystać, bo stwierdzicie, kurczę, dobrze, że ta Ada mówiła o tym, jak imprezować z cukrzycą. To jak Ada właśnie imprezowała i co Ada z tego wyciągnęła i Ada się teraz będzie dzieliła po prostu moimi 10 latami życia na imprezach. Tadam! Pierwsza, najważniejsza rzecz to znać swoje limity. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ musicie wiedzieć, przy jakim poziomie cukru wysokim możecie mieć problemy, możecie mieć kwasicę ketonową i Wasze ciało może nie być w stanie reagować, ok? Nawet przy cukrze 300 jestem w stanie funkcjonować zupełnie normalnie, ale to, że ja jestem w stanie funkcjonować zupełnie normalnie, nie oznacza, że Wy będziecie w stanie tak samo funkcjonować. Więc znać swoje limity, jeśli chodzi o wysoki poziom cukru. Znać swoje limity, jeśli chodzi o niski poziom cukru. I znać swoje limity, jeśli chodzi o alkohol. To jest bardzo ważne, bo zniszczenie się jest fajne, ale tylko w chwili, kiedy wiecie, że ktoś się Wami zajmie i ktoś Wam pomoże. Zniszczenie się, kiedy jesteście sami, jest bardzo słabe. Trzeci punkt to jest po prostu znanie swojego własnego limitu, jeśli chodzi o to, w jakich warunkach się czujecie w porządku, w jakich warunkach czujecie się bezpiecznie, z jakim towarzystwem i przy jakich czynnościach. Nie musicie się do niczego zmuszać, nie musicie nikomu niczego udowadniać. Punkt drugi tego jakże cudownego spotkania to przemyślenie kilku ważnych punktów, nad którymi w zasadzie powinniście się zacząć zastanawiać zawsze przed każdą Waszą imprezą. Teraz ja te punkty przedstawię. Te punkty będą prezentowane również w formie tekstowej dla ludzi, którzy nie lubią oglądać filmów. Go! Pierwsze, co planujecie robić i jakie będą to aktywności? Czy planujecie iść na imprezę, gdzie będziecie dużo tańczyć i będziecie się dużo ruszać? Czy planujecie iść na typową posiadówkę, gdzie w zasadzie będziecie głównie rozmawiali, siedzieli i przesuwali się może tylko co najwyżej między kilkoma pokojami? I trzeba dostosować sobie tutaj insulinę i sposób, w jaki będziecie jeść, sposób, w jaki będziecie pić. Ważne, jeśli idziecie tańczyć, będziecie dużo tańczyć, trzeba będzie odpowiednio zmniejszyć ilość insuliny. Trzeba będzie pamiętać o tym, żeby ten poziom sprawdzać częściej niż 2 godziny, bo może po prostu on szybciej spadać. I porada ode mnie, weźcie ze sobą węglowodany szybko działające i weźcie ze sobą węglowodany długo działające. Zwykle robię tak, że kiedy widzę, że ten poziom mi szybko spada, to biorę jakiś tam kawałek węglowodanów krótko działających i dopycham się na przykład połową batona. Ta połowa batona dzięki temu podczas tego tańczenia zapewni mi to dłuższe trzymanie w zasadzie tego cukru trochę wyżej i ja się będę czuła lepiej, bezpieczniej i tak dalej. Z kim idziecie na imprezę? Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli idziecie do ludzi, których nie znacie, którzy nie wiedzą, że macie cukrzycę, a Wy postanowicie albo przez przypadek się tam zniszczycie, to ktoś myśląc, że Wy się upiliście, nie pomoże Wam w przypadku hipoglikemii. Ba, nawet jeżeli zadzwonią po karetkę, to też nie powiedzą, że jesteście cukrzykiem, bo nie wiedzą. Dlatego nie niszczcie się w takich przypadkach. W takich przypadkach trzeba ogarniać aż do samego końca. Jeżeli idziecie ze znajomymi, to fajnie by było, gdyby to byli znajomi, którzy przynajmniej wiedzą, że macie cukrzycę i którzy przynajmniej wiedzą, że jest coś takiego jak wysoki poziom cukru, niski poziom cukru i jak się człowiek zachowuje przy niskim poziomie. Pamiętajcie, niższy poziom cukru generalnie jest dla nas bardziej niebezpieczny. Fajnie by było, żebyście mieli takich znajomych, jakich ja miałam w liceum, którzy potrafili podać insulinę, potrafili zmierzyć poziom cukru, potrafili podać rzeczy na hipoglikemię i potrafili, generalnie wiedzieli, że mam cukrzycę. Dzięki temu w zasadzie jednego wieczora zrobili wszystko razem. Dlatego warto jest jednak być z zaufanymi ludźmi, którzy w razie czego dzwonią po karetkę, powiedzą, no bo w zasadzie ona ma cukrzycę i generalnie to nie wiem, czy wszystko jest w porządku, tak? Co warto ze sobą zabrać na imprezę? No przede wszystkim warto ze sobą zabrać na imprezę insulinę i glukometr. I to są dwie rzeczy, bez których no nie możecie się ruszyć. Nawet jeśli macie CGM, weźcie ten glukometr, bo CGM może się wyrwać, może stracić zasięg, może być
tysiąc różnych rzeczy, anglukoment w razie czego Was nie zawiedzie. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, glukagon. To zależy od Was i od tego, czy planujecie się zniszczyć i od tego, z kim idziecie na tę imprezę i od tego, czy ktoś w razie czego rzeczywiście go ogarnie. Nigdy w życiu nie poszłam na imprezę z glukagonem, ale to ja. I to też zależy od tego, w czym czujecie się bezpiecznie. Jeśli czujecie się bezpiecznie, mając ten glukagon ze sobą, weźcie glukagon ze sobą. Jeśli wiecie, że nic Wam się nie stanie i nie będzie Wam to potrzebne, Wasz wybór. Więc, co najlepiej zjeść przed? A najlepiej zjeść przed coś, no niestety, tłustego i coś generalnie, co zapewni Wam węglowodany krótkie i będzie też przez długi czas się później wchłaniało dzięki węglowodanom złożonym. To jest też bardzo ważne, jeżeli będziecie pić. Jak się ubrać? To jest generalnie dla dziewczyn. Mamy albo za duży biust, albo mamy za małą torebkę, albo w ogóle jeszcze, albo nie mamy żadnej kieszeni, żeby schować pompę, insulinę czy whatever. I to jest problematyczne. Więc, dziewczyny, najlepiej polecam Wam, no sorry, niestety, wyglądać jak... To w przypadku, jeżeli macie jeansy, bo tego w przypadku jeansów to się nie zwraca uwagi. Wyglądamy trochę jak wujek lata 90, ale to, jeżeli macie pompę i to, au, widzicie, to się tak dobrze trzyma i tak to trudno rozerwać, zniszczyć. Zabieram go ze sobą na praktycznie wszystkie imprezy i chowam dren. I polecam Wam tutaj zrobić mój trik, czyli mieć ze sobą ulubioną na przykład kurtkę typu skórzaną. Mam taką swoją ulubioną kurtkę skórzaną, która ma dwie kieszenie zapinane na ekspres. I to jest mega, zapinane na ekspres są mega. Wsadzacie wtedy tam pompę i w ogóle wszystko i jest bez problemu. Nie wsadzajcie pompy do stanika, dziewczyny. Nie. Szczególnie nie wsadzajcie do stanika tej pompy. Ta pompa nie jest wodoszczelna. W staniku jest ciepło, jak tańczycie jest jeszcze cieplej i do tej pompy może się po prostu dostać wilgoć. Jeżeli się do niej dostanie wilgoć, to ta pompa przestanie działać, zepsuje się i jeżeli nie macie jej na gwarancji, to nikt niestety jej nie wymieni. Wiem, rozwaliłam już tak pompę. Idziemy na imprezę i jesteśmy na CGM-ie albo na FGM-ie. I dobrze by było je zabezpieczyć, jeżeli będziecie mieli odsłonięte ramiona. Oto ja. Wyglądam po prostu dramatycznie. Wiem, było mi głupio potem na imprezie ściągnąć to, więc cały czas miałam na tym ramieniu, miałam na sobie kurtkę, która to zasłaniała. Dlaczego warto je zabezpieczać? Bo nigdy nie wiecie, czy ktoś nie wpadnie na pomysł, że może Wam się coś przykleiło do ramienia i dotknie, i zacznie drapać i gryźć. Nigdy nie wiecie, kiedy się stanie tak, że wchodząc w drzwiach na przykład się uderzycie i zerwiecie sobie CGM-a. I będzie impreza generalnie zepsuta. Dlatego właśnie warto też mieć ze sobą glukometr, bo nawet jeżeli coś takiego się stanie, to wtedy bardzo prosto, nic się nie przejmujecie, wyciągacie, sikacie krwią, sprawdzacie cukier i jest luzik. I przechodzimy tutaj teraz do fajnego punktu pod tytułem alkohol. A nie, czysty alkohol obniża poziom cukru. Przetestowałam na sobie. Było ciężko, wypiłam 1,5 litra Coca-Coli tamtego dnia, to było bardzo niedługo po tym, jak zostałam diagnozowana i generalnie wyszło słabo. W ogóle nie polecam Wam pić alkoholu przy cukrze 90-80, chyba że jest to piwo, bo piwo Wam po prostu zrobi i że nie powinniście nigdy pić na pusty żołądek, nigdy. Więc trzeba po pierwsze zjeść, jeżeli pijecie kolorowe drinki, to ten cukier naturalnie oczywiście będzie Wam szedł do góry, bo pijecie je z sokiem, je pijecie z syropami i tak dalej. Whisky też obniża poziom cukru, przynajmniej w moim przypadku. Są dwie szkoły, które mówią, że wino podnosi poziom cukru i wino obniża poziom cukru. U mnie czerwone wino mi niestety podnosi poziom cukru. Generalnie wino nie ma tendencji do tego, żeby ten poziom cukru po prostu wyrzucać, tak jak to słynne piwo. Cydr podnosi poziom cukru, bo po pierwsze alkoholu jest mało, a jabłek jest w nim dużo, ale cydr jest dobry, bo cydr ma bąbelki. Będąc na imprezie, sprawdź poziom cukru przed, sprawdź poziom cukru 2 godziny później, sprawdź poziom cukru wracając do domu, sprawdź poziom cukru przed pójściem spać. I to jest tak ważne, że to jeszcze raz podkreślę, sprawdź poziom cukru przed pójściem spać. Jeżeli Twój poziom cukru jest niski, to nigdy w życiu nie kładź się z poziomem cukru niskim. Jeżeli jesteś w stanie ogarnąć,
to ogarnij, a jeżeli nie jesteś w stanie ogarnąć, to i tak ogarnij. Nawet doprowadzając się lepiej tutaj do trochę cukru 180-190 niż pójść z cukrem 75. To jest zbyt ryzykowne. Nie wiesz, czy to, że tańczyłaś, czy tańczyłeś, to, że szedłeś do domu, to, że piłeś alkohol, jaki to będzie miało wpływ. A jeżeli pójdziesz spać na 6 godzin, to może być tak, że twój cukier będzie zjeżdżał, a ty przez to, że jesteś w stanie alkoholowym, nie wyczujesz tego i się nie obudzisz. Nie idź spać, nie wiedząc, jaki masz poziom cukru. Podczas imprezy moim referencyjnym poziomem cukru nie jest 90-120, tylko jest 150-170, bo taki poziom cukru zapewni mi, że nie zemdleję z powodu hipoglikemii, ani też nie będę miała problemów z powodu hiperglikemii. Ale again, to ja. Więc sprawdzasz poziom cukru przed pójściem spać. Okazuje się, że jesteś w hipoglikemii. Co robisz? Podajesz sobie węglowodany krótkie po to, żeby się wznieść do góry. Ale ja dodatkowo jeszcze staram się zjeść coś tutaj takiego z węglowodanów złożonych, na przykład kromkę chleba. Bo ta kromka chleba spowoduje, że okej, cukier mi wzrośnie, ale będzie mi rósł mniej więcej trochę dłużej niż w przypadku tego, jeżeli się napiję soku. No dobra, a co jak się zniszczysz? Jeżeli jest już tak będzie, że się zniszczysz, to postaraj się spać albo u kogoś, albo wrócić do domu, w którym ktoś jest z twojej rodziny i w którym ktoś wie, co robić w przypadku cukrzycy. Nie wracaj do pustego mieszkania, jeżeli nie jesteś w stanie ogarnąć, jeżeli po prostu jesteś w dramatycznym stanie. Nie proś albo powiedz swoim znajomym wcześniej, że gdyby coś takiego się stało, to niech nie wsadzają cię do taksówki i nie wysyłają pod twój adres do domu, gdzie tylko ty mieszkasz sam. Bo może być tak, że przez ten alkohol po prostu będziesz spać, będziesz mieć hipoglikemię i nie będziesz w stanie się obudzić z powodu w zasadzie, nie wiem, zmęczenia, upicia alkoholowego i tak dalej i nie będziesz w stanie sobie pomóc. Jeżeli planujesz zniszczenie, bo czasami tak bywa, albo jeżeli czujesz, że się zniszczysz, to też postaraj się to robić w otoczeniu ludzi, których znasz. Po pierwsze, ludzie, których nie znasz, jak się zobaczą w tak dramatycznym stanie od razu przy pierwszym poznaniu, to mogą mieć różne wrażenia i różne opinie. A po drugie, nie jest wcale powiedziane, że ci nowi ludzie ci pomogą i nie, że będą wiedzieli, co to jest cukrzyca. Z moich doświadczeń wiem, że lepiej się zniszczyć, mając wysoki poziom cukru i lepiej nie podawać sobie na koniec tych ostatnich korekcyjnych jednostek insuliny, ponieważ no, nie wiesz, o której się obudzisz, nie wiesz, w jakim stanie się obudzisz i lepiej się obudzić, niż cierpieć z powodu hipoglikemii. A co z narkotykami? Po pierwsze, nikogo do tego nie zachęcam. Niezależnie od tego, czy to są twarde, czy to są miękkie, czy będziecie coś łykać, czy będziecie wstrzykiwać, czy spalać, nie zachęcam nikogo. Nigdy w życiu nic nie wstrzykiwałam, nic nie połykałam i z moich rozmów z innymi ludźmi dowiedziałam się, że w przypadku tych twardych narkotyków nigdy nie wolno tego robić na spontanie. To nie jest tak, że najdzie mnie ochota. Nie. Po pierwsze, nie możecie być sami. Musi być ktoś z wami, kto nie będzie tego robił i ktoś, kto w razie czego ogarnie, jeżeli będziecie mieli hipoglikemię, będzie w stanie wam pomóc, będzie w stanie wam podać glukagon, ktoś, kto będzie mógł zadzwonić na pogotowie, kto nie będzie się bał wam pomóc. Jeśli chodzi o palenie na przykład zioła, ponownie powtarzam, nikogo nie namawiam do stosowania żadnych narkotyków, ale lepiej to wiedzieć, niż się przekonywać na własnej skórze, albo potem jeszcze przekonywać się w dramatyczny sposób na własnej skórze. Jeśli chodzi w zasadzie o wszystkie narkotyki, to opowiadano mi też o takich paczuszkach, na których sobie przed w ogóle paleniem, czy przed przyjmowaniem jakichkolwiek rzeczy, ludzie szykowali sobie małe paczuszki z napisami, ile tam jest węglowodanów, czy ile tam jest wymienników, żeby w razie czego móc coś takiego zjeść i sobie podnieść poziom cukru bez żadnego problemu. Na przykład często jest gastrofaza i po prostu wtedy trzeba jeść, trzeba uważać na poziom cukru i trzeba cały czas ten poziom cukru tutaj po prostu monitorować. W przypadku jednych i drugich typów narkotyków
Jeszcze częściej niż na imprezach, jeszcze częściej niż przy alkoholu, bo naprawdę nie macie zielonego pojęcia, jak się wasze ciało zachowa. Nigdy. I żeby lepiej się strzec, i najlepiej w ogóle tego nie robić, ale lepiej się strzec, niż potem płakać i żałować. No i po prostu ponownie mieć kogoś, kto będzie ogarniał i mieć kogoś, kto wam pomoże. I nigdy, przenigdy nie robić tego samemu. No dobra, to teraz chyba jesteście gotowi na imprezę. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś komentarze, jeżeli macie wasze doświadczenia, to dzielcie się nimi w komentarzach i dawajcie znać, co wy robicie, co uważacie za mądre, czymś, o czym zapomniałam, bo może też takie rzeczy są, albo może nie robicie niektórych rzeczy. W każdym razie bawcie się dobrze, życzę wam super fajnej zabawy, gdziekolwiek ona będzie i cokolwiek będziecie robić. Mam nadzieję, że zapamiętacie, że nie możecie być sami i że musicie mieć kogoś, kto będzie ogarniał i że będziecie o siebie dbać i będziecie zawsze mieli ze sobą insulinę i glukometr i rzeczy na hipoglikemię, bo to są te w sumie trzy najważniejsze rzeczy, które powinniście mieć. A teraz koniec, trzymajcie się, cześć i... Impreza!